Dobra. Teraz pobawimy się w coś, co te gry skillują najbardziej. Czyli rozbierzemy tą kamerkę Akinsa 37 megapikseli Full HD wideokamera HDMI 1080p, małpa 60 fipsów na części pierwsze. Tu jest IR, dioda IR, IR, IRDA. Tu jest slot na kartę pamięci, którą wyciągniemy. Nie. Tak, tu jest slot na kartę pamięci, którą wyciągniemy. 8 giga. Kingstona. 12 V. USB i HDMI. Tu nic nie ma, przyciski. Power on off. Przycisk zamrażania ekranu. Powiększenie. Zoom. OK, kamera. Wideo. Model. Menu. Tak to wygląda. Matryca. Panasonica niby. Bierzemy, odkręcamy. Zobaczymy, co w środku siedzi. Czegoś takiego jeszcze nie było. Chyba nie ma filmiku, który by pokazywał, jak to się rozkręca tą kamerę i co tu tak naprawdę siedzi w środku. Jaka matryca. Okaże się, że będzie jeden wielki fake z tymi kamerkami, że tu siedzą jakieś kurde włożone tanie gówna. No bo za 560 zł, no nie oszukujmy się, powinno coś być w miarę dobrego, a mi tu coś nie gra. To już chyba z Wawę PC ma lepszą jakość, a ma gorszą niby kamerę niż ja. Otwieramy powoli. Tak wygląda obudowa. Przyciski przyklejone są, żeby nie wypadły na takiej taśmie. Dobre. Żeby po prostu nie wypadło. No i mamy samą płytkę. I tu mamy tak, SK Hynix, to prawdopodobnie będzie pamięć. I tu mamy 1, 2 i 3, 18 i 10. Jakieś oznaczenia Chińczyk dał. Zobaczcie sobie. Jest skreślona trójka i dziesiątka. Trójka i dziesiątka. Zdjęcie zrobię. Wrzucę to na AliExpressa, żeby inni widzieli. Po drugiej stronie. Żeby się dostać do drugiej strony, musimy wykręcić raz, dwa, trzy, cztery śrubki. Chwila, moment. Żeby dostać się do matrycy, trzeba wykręcić cztery śrubki. Pierwsza śrubka. Druga śrubka. Być może włożyli mi inną matrycę. Cholera ich wie, jak oni kombinują. Czyli ja głupi, to się nie kapnie, nie? Kto będzie rozkręcał? Wyjmujemy matrycę. I matrycę mamy taką. To jest cała matryca. Co my tu mamy? 94V, U101, U10 to są układy. Nie ma żadnej
tutaj informacji na temat matrycy. Ogólnie zmontowana takim tym, bo nie będę ruszał, ale żeby zobaczyć, co tu pisze. Słuchajcie, wezmę sobie mikroskop, zobaczę, jaki to jest układ. Tak to nie widzę. Sobie to luknę pod mikroskopem szybko. I odczytam tutaj dane z tego układu. I tu na nim pisze MX i CMX 25L6406E M21 2126 dalej jest 8120230 i K1742 bodajże 44. Nie pisze, czy to jest Panasonic, czy nie. Ale to jest taka matryca tutaj właśnie włożona. Kładę tutaj, tak patrzę. No, na temat matrycy się za dużo nie dowiem. Bo nie widzę żadnych tutaj danych. Dobrze ukryte jest. Tylko mamy tutaj jakieś takie informacje szczątkowe. Jest bateria niby do podtrzymania. Zastanawia mnie tutaj ten układ, który jest z tą naklejką. A jest nawet informacja, jaki tu jest. Mamy informacje na temat kamerki. IW5607D wersja 2.0. I tu jest zaznaczone 3 i 10. USB, HDMI, DC in, układy. I ta dioda coś świeci. I to wszystko. Tak wygląda matryca. Moi drodzy, z kamerki. Z całym zestawem, która jest warta. No, trochę kasy. No, 560 zł ze statywem, obiektywem. Z oświetleniem LED. Dobra, teraz gdzie była dioda? Tutaj. Teraz możemy to poskładać bez problemu do kupy, żeby nie było. Zastanawiam się, czy inni, co kupowali te kamery, mają taki sam moduł. Czyli trzymają też IW5607D. No coś mi tu nie gra, no. Niby 37 megapikseli, a no nie szokuje mnie ta jakość obrazu, którą daje ta kamerka. W ogóle pod USB-kiem w programie nie działa połowa opcji, nie da się ustawić nic. No i to jest cała filozofia tej całej kamerki, żeby ją złożyć. Wszystkie informacje na temat tej kamerki podam w filmiku. Oj, zdjęć nie zrobiłem. Dobra, muszę
Jeszcze nie będę tego skręcał. Ja sobie to skręcę już poza filmikiem, bo muszę jeszcze zrobić zdjęcia, żeby wrzucić na AliExpressa, żeby inni wiedzieli, na czym to jest w ogóle wszystko postawione, jak wygląda środek. Także widzieliście otwarcie kamerki. I tu jest dużo do myślenia. Przykupywać czy nie? Powiedzieć wam szczerze od serca, czy bym, jakbym miał drugi raz wydać pieniądze? Nie kupiłbym. To jest moje ostateczne zdanie. Wydałbym pieniądze na stereoskopowy mikroskop, który jest 100 tysięcy razy lepszy niż taka cyfra. I to by było na tyle. Pozdrawiam.